Cześć Wam wszystkim bardzo serdecznie, z tej strony Karolina i witam Was kolejny raz na kanale Świat Między Stronami. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem już takim, powiedzmy, że przyszłorocznym, a mianowicie chodzi o TBR na 2024 rok. Ja nie wiem jeszcze do końca, jak mi poszedł mój TBR na 2023, ale z tym oczywiście przyjdę na kanał się rozliczyć. Jeszcze muszę się zastanowić, jak zrobić do końca ten film, ale już mam na niego jakiś pomysł, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tymczasem chcę przedstawić Wam właśnie swój TBR na 2024 i w tym roku zdecydowałam się, że przyszły rok będzie upływał pod znakiem właśnie wyczytywania książek z mojej biblioteczki. I dzisiaj sobie usiadłam do tego, żeby zrobić listę w Excelu, żeby zobaczyć, ile tych książek faktycznie tak fizycznie mam u siebie nieprzeczytanych. Wynik mnie troszeczkę zaskoczył, bo tych książek jest powyżej 130, więc no zrobiło się ich troszeczkę. Ta lista wygląda tak. Także no, jest obszerne ogólnie i spośród tej listy ułożyłam sobie alfabetycznie. Zdecydowałam się na wybranie 12 tytułów przy zastrzeżeniu, że jeżeli jest to część serii, to muszę przeczytać ją całą. Tak jak chciałam to robić już w końcówce tego roku, czyli czytać po prostu serię w całości na raz, a nie rozdzielać ją na ileś miesięcy czy jakiś tam dłuższy odcinek. Bo później dużo się niestety z tej serii traci, a że większość książek, które mam, to są właśnie serie, książkowe serie, które składają się z 3, 4, 5 tomów, także naprawdę zapowiada się dla mnie intensywny, czytelniczy czas, to przez generator liczb wylosowałam sobie właśnie 12 i mam już te książki odznaczone w tym Excelu, i mam je tutaj obok siebie i zaraz Wam pokażę, co wylosowałam. Mogę już zdradzić na samym początku, że większość to są serie. Nie wiem, czy mnie to smuci, czy mnie to cieszy, ale zobaczymy, jak to właśnie wyjdzie w przyszłym roku. Więc ja odkładam sobie laptopa i przejdę do tego, co właśnie ten generator liczb wylosował mi, jeśli chodzi o te 12 tytułów z mojej listy nieprzeczytanych książek. Książki znajdują się tutaj obok mnie, nie są ułożone w żaden sposób, jeśli chodzi właśnie o tę kolejkę z Excela. Zostawiłam sobie to po prostu tak, wiecie, luzem, kiedy zbierałam je z półek, więc przejdźmy już do pierwszego tytułu. Pierwszą książkę, którą tutaj mam, to Alicja i lustro zombie Jenny Scholwater. Chyba tak czyta się nazwisko tej autorki, chociaż nie wiem. Widziałam, że będzie wychodziła nakładem któregoś z tych młodzieżowych wydawnictw inna jej książka, która już kiedyś była na naszym polskim rynku i niestety z tego rynku zniknęła. Jeśli chodzi o pierwszy tom właśnie tych Kronik Białego Królika, to ja czytałam tę książkę stosunkowo dawno, kupiłam ją za chyba 10 zł w Biedrze i później po prostu skompletowałam sobie resztę, więc wszystkie trzy pozostałe tomy z tej serii mam u siebie na półce. Nie wiem, czy będę odświeżać sobie pierwszy tom, ale na pewno wszystkie trzy pozostałe będę musiała przeczytać, więc coś takiego na pewno w przyszłym roku pojawi się w którymś z moich podsumowań. Następnie autorka, z którą spędzę na pewno nie jeden wieczór, bo inna jej książka również się tutaj przewija, którą za chwilę Wam pokażę. I chodzi o Cassandrę Clare. I mój właśnie Excel wylosował Królową Mroku i Powietrza. Jest to trzeci tom Mrocznych Intryg. Ja wiem, że zanim dojdę do tych Mrocznych Intryg, muszę jeszcze kilka innych tytułów Cassandry Clare przeczytać, ale jestem już bliżej niż dalej, więc na pewno przyszły rok stanie pod znakiem Cassandry Clare i przeczytania chyba większości książek, które mam na swojej półce, bo one troszeczkę czekają, widzicie, że ta jest jeszcze zafoliowana i właśnie od razu będąc tutaj, to generator wylosował mi również z tej mojej listy opowieści z Akademii Nocnych Łowców i ja wiem, że je muszę przeczytać po prostu pomiędzy którymiś książkami i będę właśnie szła tym tokiem, czyli właśnie Cassandra Clare na rok 2024. Następnie generator wylosował mi z tej mojej listy Artura, Clarka i Odyseję Kosmiczną. Co prawda wylosował mi ostatni tom, czyli 2061, ale no wzięłam akurat z półki ten, bo leżał najbliżej,
Na pewno będę musiała przeczytać całość. Mój Paweł zaczął czytać niedawno Odyseję Kosmiczną, właśnie 2001. Mamy 2010 i 2061 na półce. Niedawno nakładem właśnie wydawnictwa Rebis wychodziła Odyseja Kosmiczna 3001, jeżeli się nie pomyliłam w tych obliczeniach. Więc na pewno z tym tytułem również spędzę kilka wieczorów, no bo jest to seria, więc no jest to sci-fi, które należy znać. O tamtych poprzednich książkach za dużo Wam nie mówiłam, no bo raczej to jest fantastyka którejś części serii, ale te światy są wykreowane w taki sposób, że liczę, że będzie dobrze. Następnie książka, która już też kiedyś pojawiła się na rynku polskim, Isaba Tahir, którą przełożył Maciej Studencki, wydawnictwo Winidia, z popiołów zrodzi się ogień. Jest to też taka fantastyka, której akcja toczy się w Imperium Marsyjskim, jakiś brutalny świat, Leia, która musi chyba zawalczyć o swojego brata. No zobaczymy. No, większość chyba tutaj książek jest fantastycznych, ale no mówię, nie czytałam, więc nie mogę się za dużo o nich wypowiedzieć. Książka, która będzie miłą odskocznią, to reportaż z wydawnictwa Szczeliny, którego jeszcze nie było mi dane przeczytać, czyli John Pitts i Afropejczycy, zapiski z czarnej Europy. I jak sam tytuł wskazuje, dotyczy to europejskich Afrykańczyków, którzy zamieszkują różne europejskie stolice, miasta i którzy chcą po prostu opowiedzieć swoją historię przekazywaną z dziada, pradziada oraz to, jak są traktowani po prostu w obliczu mieszkania w Europie. Więc reportaże ze Szczelin jeszcze mnie nie zawiodły. Ten co prawda jest napisany przez właśnie Brytyjczyka, chyba John Pitts. Tak, jest Brytyjczykiem, urodził się na północy Anglii, więc jest to też w Szczelinach coś innego niż dotychczas miałam okazję czytać, więc zobaczymy, jak tutaj Szczeliny ze mną zagrają. Następnie książka z literatury takiej dziecięco-młodzieżowej, która swego czasu była porównywana do żeńskiej wersji Harry'ego Pottera i jest to książka, którą widziałam na kanale niejednokrotnie u Dr. Book, czyli Jessica Tonset i Nevermore, przypadki Morrigan Crow. I właśnie tutaj ten pierwszy tom został mi wylosowany. Na pewno przeczytam od razu drugi i zakupię gdzieś po prostu, czy na targach, czy gdziekolwiek, bo planuję nie kupować książek. I taki fun fact w oderwaniu właśnie od TBR-u. Ostatnio w Bookhaulu powiedziałam na samym początku, chyba w 23 sekundzie, że nie planuję kupowania nowych książek. I teraz, tak jak też napisałam na tej nowej apce od Instagrama Treats, chyba Treats, jakoś tak to się chyba mówi, wymawia, nie wiem. Napisałam tam, że skłamałam, jak to śpiewała Edyta Bartosiewicz, bo niestety, ale na mojej półce pojawiły się dwie nowe książki, Dan Simmons i Drot oraz Księgarnie i Kościopył, czyli ta część poprzedzająca Legendy i Latę. Także tak w oderwaniu od tego TBR-u. Więc Nevermore. Historia dziewczynki, która ma magiczne zdolności, która chodzi do właśnie szkoły chyba jakiejś magicznej. I tyle tylko wiem o tym. Rzekomo super przygoda właśnie dla nawet nieco starszych czytelników. Dalej mam coś, o czym w sumie zapomniałam trochę, że mam to na półce, bo kiedy to wychodziło właśnie w Winidia, z tego co widzę, to chyba Winidia też tutaj zdetronizowała ten TBR. To właśnie byłam ciekawa, bo jest to fantastyka osadzona w kosmosie i chodzi o książkę, którą napisała Sasha Alsberg i Lindsay Cummings, Zenit. Później wychodził drugi tom, czyli Nexus i ja nigdy nie sięgnęłam po te książki. W sumie mocno ciekawiło mnie to przez pryzmat tego, że polecała je wtedy Sarah J. Maas, a ja na fali czytania właśnie Dworów, pierwszej części Dworów, bo ta była chyba najlepsza z nich wszystkich, to chociaż nie, w sumie nie była najlepsza. Któraś z tych późniejszych, tych grubszych była dużo lepsza. Ale nie zważajcie na to. To miała być to porywająca, galaktyczna przygoda i właśnie miała się dziać na Andromeda. Nie, bohaterką miała być Andromeda Rasella jako krwawa baronowa. No i coś tutaj się miało w tym kosmosie dziać. Ta książka jest ciekawie wydana, bo ona ma właśnie jakieś takie wstępy do rozdziałów. Właśnie sama ta okładka, która jest taka mieniąca się, to wtedy przyciągało uwagę. Niestety
No nie zostało do dzisiaj przeze mnie przeczytane. Ja ją od kogoś kupiłam za 15 zł chyba na Vinted kiedyś, ale to już naprawdę kupę czasu temu. Pamiętam, że dziewczyna dołożyła mi, o właśnie, takie rzeczy tutaj, które dostała gratisowo chyba w paczce PR-owej od wydawnictwa. No i nie przeczytałam, nie mam drugiej części na półce, nigdy nawet nie planowałam jej dokupić, więc na pewno jeżeli będę chciała przeczytać to w formie serii, to ściągnę sobie po prostu to na Kindle'a czy na Legimi, może to znajdę albo gdzieś indziej w internecie i przeczytam łącznie. Kolejna książka to coś, co ja w sumie też chyba sobie umieściłam nawet w jakimś TBR-ze w tym roku, ale nie przeczytałam tego nadal i chodzi o książkę Victorii Schwab, czyli Mroczną kryptę. I ja o tej książce praktycznie nie wiem za dużo. Ja nie wiem, w sumie kupuję je, zapominam później o nich, leżą. Wiem, że chciałam je przeczytać. Kiedy je kupiłam, no to wiedziałam, dlaczego chcę je przeczytać. Teraz nie do końca wiem. Chociaż przypuszczam, że to było kupione na fali tego, że chciałam po prostu przeczytać więcej Victorii Schwab po tym, jak przeczytałam inne jej książki. I na pewno będę tutaj czytać, bo chciałam też w tym roku sięgnąć po Niewidzialne życie Addie LaRue. Nie było mi to na razie dane, chociaż do końca roku zostało jeszcze kilka dni, więc jakąś książkę będę musiała sobie na pewno do czytania wybrać. A jaką? To się oczywiście okaże. A Wam to powiem w podsumowaniu grudnia. I ostatnie trzy książki, które tutaj mam tak szybciutko, to właśnie książka z Winidia, którą przełożył Dominik Górka, Dopóki rosną cytrynowe drzewa, historia wojny w Syrii, gdzie dziewczyna nagle staje się wolontariuszką właśnie w szpitalu, musi rzucić studia i pomagać ludziom na froncie, opatrywać im rany, leczyć i w ogóle wszystko. Bardzo smutna rzekomo historia, bardzo dojmująca, ona się podobała Nicole z kanału Dr. Book. Z tego co pamiętam, u nikogo więcej chyba nie widziałam żadnej recenzji tej książki, więc na pewno z czasem zobaczę, przekonam się na własnej skórze. Tym bardziej, że to jest jednotomówka, a te właśnie książki z cyklu Stand Alone raczej się czyta dużo, dużo szybciej i sięga się po nie w pierwszej kolejności, więc zobaczymy, kiedy uda mi się ją przeczytać. Następnie książka autora, z którym już w tym roku mogłam obcować przy innej jego książce, której tytułu oczywiście nie pamiętam, bo mam z tym niestety straszny problem, i Richard Powers, czyli Listowieść. Ja tę książkę kupiłam w momencie, kiedy ktoś zdecydował się na jej dodruk, bo w wydawnictwie WAB ona była, potem była niedostępna, chodziła za horrendalne kwoty, a kiedy pojawił się dodruk, to po prostu kupiłam, bo pamiętam, że Aleksandra J. coś pisała o tej książce, że ona jej się właśnie podobała, że była taka mocno osadzona w tej materii naturalizmu i tak dalej. Ja do takich książek muszę się przekonać. Książka, którą czytałam, tą inną Richarda Powersa, ona mi się w jakiś sposób podobała. Ja się troszeczkę przełamałam dzięki niej do tych obszernych opisów natury, biologii, więc może i w tej książce, która no w sumie autor zdobył Nagrodę Pulitzera, więc to coś znaczy. Także zobaczymy, może i tutaj będzie jakaś większa miłość w tej materii, ale to no niestety już w roku 2024. I ostatnią książką, którą tutaj mam, to jest taki w sumie staruch. I to jest chyba któraś część serii, nawet nie wiem do końca która, czyli Maggie Stiefwater i Niepokój, którą wydało wydawnictwo Young Adult, YA. Nie pamiętam właśnie, ja nawet nie wiem, czy to wydawnictwo jeszcze dalej funkcjonuje na naszym rynku książki. I ja mam wszystkie cztery tomy na półce, zatem tu też jest seria, którą muszę przeczytać. Nie do końca pamiętam, dlaczego ja właśnie zdecydowałam się na zakup tej serii. Coś kojarzę, że tam właśnie miały być wilki, wilkołaki. To są te wszystkie książki fantastyczne z tych wczesnych lat 2000, bo Maggie Stiefwater właśnie wtedy te swoje książki pisała. Ja chyba chciałam przeczytać wszystko po przeczytaniu Króla Kruków, bo on mi się bardzo podobał jako pierwszy tom serii. Jak wiecie, albo i nie wiecie, ja dalej nie przeczytałam tej serii do końca. Ja mam wszystkie trzy pozostałe tomy Króla Kruków u siebie też na półce i nie sięgnęłam po nie do dzisiaj. I pamiętam, że czytałam też Przeklętych Świętych od tej autorki, którzy całkiem mi się podobali. Jako książka był fajny koncept, było całkiem okej wykonanie. Nie za dużo pamiętam właściwie z niej, no ale mam cztery tomy tego, czyli właśnie Drżenie, Niepokój, Ukojenie i
I jeszcze jeden, którego no niestety nie pamiętam. Musicie mi wybaczyć, ale jestem teraz chaosem. Więc tak, więc na pewno, jeżeli już czytać, to całość. No i tak, może ten film był chaotyczny, ja sama czuję, że on taki właśnie był. Ale wiecie, już jest końcówka roku, już człowiek tak nie myśli do końca. Już tak sobie daje trochę na zluzowanie. Więc cóż Wam mogę powiedzieć? To by było na tyle. Dajcie mi znać, co Wy planujecie przeczytać w roku 2024, w tym nadchodzącym roku, który może będzie w jakiś sposób przełomowy, może nie, niczego nie możemy niestety zaplanować, a ten rok pokazał, że faktycznie bywało ciężko, ale jak wiadomo, każde wzloty, każde upadki, każde sytuacje, które mają miejsce, dają nam jakąś tam siłę i tak dalej. Ale ja nie jestem coachem, więc nie będę tutaj Wam dawać motywacyjnych rad i jak sobie ze wszystkim poradzić, bo nie o to chodzi w tym kanale. Więc czekam na Was w komentarzach, co planujecie przeczytać w 2024 roku. To był mój TBR. Może nie powiedziałam o tych książkach za dużo, ale z racji, że to jest TBR, no to tak jak w Book Hallu, ja nie muszę o nich nie wiadomo czego wiedzieć, bo ja je po prostu muszę najpierw przeczytać, żeby coś Wam o nich opowiedzieć. A tymczasem trzymajcie się przede wszystkim zdrowo, dbajcie o siebie i do usłyszenia niebawem. Cześć!